Vladan, to twój chyba pierwszy oficjalny wywiad w języku polskim. Jak tak rozmawiamy tutaj na co dzień w klubie, to wydaje się, że z każdym dniem jest coraz lepiej. Ty lubisz mówić w języku polskim? Tak, tak, bardzo lubię. Uwielbiam się tego uczyć. Mam nadzieję, że wreszcie się tego nauczyć. Bardzo dobry początek w naszym wykonaniu, jeśli chodzi o rundę wiosenną. Dwa mecze, dwa zwycięstwa. Jak ty oceniasz te mecze? Graliśmy bardzo agresywnie i to przynosiło nam rezultat. Zagraliśmy bardzo dobrze, taktycznie bardzo przygotowaliśmy się z trenerami i ruszamy dalej. W tych dwóch spotkaniach zachowałeś czyste konto. Dla ciebie jako bramkarza to chyba powód do radości. Cieszę się. Nie mam dużo pracy, to znaczy, że obrona robi bardzo dobre roboty. Do mnie należało obronić jeden lub dwóch kluczowych sytuacji na meczu. Już najbliższą niedzielę jedziemy do Zabrza na mecz z Górnikiem. W poprzedniej rundzie przegraliśmy na własnym stadionie 1-2. Rozumiem, że teraz do Zabrze udajemy się żądni rewanżu i zwycięstwa. Oczywiście, czeka nas ciężki mecz. Tutaj przegraliśmy i tam jesteśmy zmotywowani, by wygrywać. Trzymamy kciuki za zwycięstwo w tym spotkaniu, a ja tobie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.